Dzisiaj spotykamy się z okazji projektu Cupid. Tak. To jest bardzo mi trudno opowiedzieć w kilku słowach, na czym to polega, ale jeżeli spróbuję, że po prostu aranżujecie randki osobom z niepełnosprawnościami, tym, które oczywiście wyraziły chęć, by w takim projekcie wziąć udział. I ja sobie tak pomyślałem, czy ty byłeś takim naturalnym wyborem na prowadzącego ten format? Faktycznie było tak, że odebrałeś ten jeden telefon. Przemku, teraz będziemy robić to. Tak, była rozmowa z Lidką, z Lidką Kazen, z moją szefową i to było na takiej zasadzie, że powiem szczerze, gdybym dowiedział się o tym, że istnieje coś takiego jak projekt Cupid, a ja nie zostałem wzięty pod uwagę, to najprawdopodobniej bym się na moją stację obraził, okay. Wiesz? Więc nawet nie wyobrażałem sobie, no być może mam od sobie bardzo wysokie mniemanie, ale naprawdę rany. Nie mogłem tego nie robić na takiej zasadzie, więc wydaje mi się, że tak, no, jestem wdzięczny za to, że jestem pierwszym wyborem przy tego rodzaju akcjach i dla mnie to jest coś wspaniałego, coś co mnie niesie i coś co, wiesz co, teraz sobie tak pomyślałem, że formalnie projekt Cupid jest oczywiście formatem randkowym, jest programem randkowym, ale formalnie, bo tak naprawdę on opowiada o czymś o wiele więcej. To jest mowa o potrzebie bliskości, o tym, czego ludzie z niepełnosprawnościami nie mają, prawda? Ale równie dobrze można powiedzieć, bo spełnia wszystkie kryteria, że Down the Road było reality show. No bo to jest reality show, prawda? Tylko z pięknym przekazem. Dokładnie i dziękuję bardzo. Projekt Cupid to format randkowy z pięknym przekazem. Zobaczmy to sobie, dobrze? Dobrze, proszę, do kolejnych wywiadów będziemy sprawdzać, czy się to pojawiało. Znacznie większą niespodzianką wśród prowadzących była Basia Kurdej-Szatan. Czy ty miałeś jakiś taki wkład w to, kto będzie z tobą prowadził ten program? Bo na przykład Marcin Prokop nie ukrywał, że on sobie dobiera współprowadzącego do Mam Talent. Znaczy, nie, ja nie ukrywam, że ja się dostosowuję, ale to nie jest tak, że ja miałem realny... Znaczy, nie wiem praktycznie tak naprawdę, jaki ja miałem wpływ na to, że... Ale ci ktoś znak zapytania, co o tym sądzisz, czy... Tak, tak. Były robione zdjęcia próbne. I ja na wszystkich zdjęciach próbnych byłem. Ja partnerowałem ludziom, którzy zgłosili się, chcąc ewentualnie wziąć udział w takim projekcie. I kiedy to wszystko, ten proces się zakończył, to ja odbyłem rozmowę w TTV i pytała mnie Lidka, kogo ja bym rekomendował, nie mówiąc, że tego, że osobę, którą ja rekomenduję, że ta osoba na stówę będzie bardzo w tym projekcie. Tak. Natomiast no ja ze swojej strony mogę powiedzieć z pełną otwartością, że ja rekomendowałem Basię.